Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest Adam Drążek, radca prawny z Kancelarii Traktat w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest zagadnienie dotyczące podatku od spadków i darowizn. Jakie zdarzenia opodatkowane są właśnie tym podatkiem? Podatkiem od spadków i darowizn opodatkowane są zdarzenia nieodpłatne. To znaczy jest to spadkobranie, jest to darowizna, również różnego rodzaju zapisy testamentowe, polecenie darczyńcy, polecenie testamentowe, jak również nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek oraz zasiedzenie. Jakkolwiek nie jest to katalog tutaj przede mnie wymieniony zamknięty, jakkolwiek te zdarzenia, o które wymieniłem, są najczęściej spotykane. Kiedy następuje obowiązek zapłaty podatku, no i na kim ciąży? Obowiązek zapłaty podatku ciąży na nabywcy, to znaczy w tym wypadku najczęściej na spadkobiercy albo na obdarowanym. W przypadku spadku obowiązek powstaje z chwilą przyjęcia spadku, natomiast w przypadku darowizny z chwilą złożenia przyrzeczenia przez złożenia oświadczenia przez darczyńcę lub przez wypełnienie tego oświadczenia przez darczyńcę. Jaka wartość stanowi podstawę opodatkowania właśnie tym podatkiem? Wartością opodatkowaną jest wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów związanymi z nabyciem właśnie tych rzeczy lub praw majątkowych. W przypadku spadkobrania takimi ciężarami może być na przykład koszt opieki nad spadkodawcą, który podczas jego ostatniej choroby, lub też koszty pogrzebu i koszty nagrobka w przypadku, jeśli te koszty nie były wcześniej uiszczone przez spadkodawcę lub nie zostały pokryte z zasiłku pogrzebowego. Od czego uzależniona jest wysokość podatku? Wysokość podatku uzależniona jest oczywiście od wartości przedmiotu opodatkowania, to znaczy wartości rzeczy lub prawa majątkowego, ale również od grupy podatkowej, do której dany podatnik należy. Ustawodawca ustanowił trzy takie grupy podatkowe. Pierwsza grupa podatkowa zawiera najbliższą rodzinę, można powiedzieć. Tutaj mówimy o małżonku, mówimy również o wstępnych, czyli dzieciach, wnukach, wstępnych, czyli rodzicach, dziadkach. Również do tej grupy zaliczony jest na przykład zięć, synowa i teściowie. Jeżeli chodzi o drugą grupę, to ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że jest to rodzina dalsza, a trzecia grupa są to osoby trzecie, można powiedzieć. No i tutaj w zależności od tego, kto należy do jakiej grupy podatkowej, ustawodawca ustanowił różnego rodzaju kwoty wolne od podatku i w przypadku grupy pierwszej ta kwota jest oczywiście najwyższa, a w przypadku grupy trzeciej jest najniższa. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Adam Drążek, radca prawny z Kancelarii Traktat w Cieszynie.